Czy zdarzyło Wam się kiedyś uderzyć łokciem o kant krzesła albo o stół? Nie było to zbyt przyjemne, prawda? A co jeśli powiem Wam, że na podobne dolegliwości pracujecie sobie powolutku każdego dnia? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Jedna z naszych gabinetów znajduje się blisko popularnego zagłębia korporacyjnego, zwanego Mordorem. W każdym tygodniu trafiają do nas pacjenci, którzy narzekają na przeszywający ból ręki, objawiający się aż do końcówki palców, pierwszych trzech i połowy czwartego. Czym to jest? Oczywiście ciśniem nadgarstka. Lekarze w takim przypadku mogą odsyłać na rentgen odcinka szyjnego bądź elektromiografię, ale te badania za dużo nie wniosą. Będą straszyli operacją, która z tego co się orientuje potrafi trwać mniej niż minutę, a niekoniecznie musi przynieść ulgę w dolegliwościach bólowych. Bo co składa się na ciśnie nadgarstka? Według książki będzie to przeciążenie grupy zginaczy nadgarstka oraz zaburzenie ślizgu nerwu pośrodkowego w jego kanale. Owszem, zgodzę się z tym, ale jest to jednak troszeczkę zbyt duże uproszczenie i śpieszę z tym, co jeszcze może na to wpływać. Mamy coraz większą świadomość tego, jak dobrze pracować. Mamy regulowane stoły, odpowiednio regulowane biurka, monitory na pewnej wysokości. Wszystko to jest super. Jednakże kiedy zasiedzimy się w tej jakże ergonomicznej pozycji, no to spędzamy w pracy 6, 7, 8, 10 godzin, nieustannie siedząc przy biurku. A jeśli do tego dołożymy pozycję, w której zaokrąglamy plecy, wysuwamy szyję do przodu, zamykamy obszar klatki piersiowej, przeponę oddechową, a nasza ręka jest ustawiona w zgięciu, a przedramię jest oparte na biurku, w obszarze przedramienia może dojść do ischemii. Ta ischemia, czyli prościej mówiąc niedokrwienie, może powodować dolegliwości bólowe w obszarze nadgarstka i wspomniane wcześniej promieniowanie do trzech pierwszych palców i połowy czwartego. I to właśnie te czynniki, sumując się razem w dłuższym okresie, potrafią dawać dolegliwości ciśnienia nadgarstka. Jak z tym pracować? Za chwilę Wam zademonstruję, gdyż zaniedbanie tego schorzenia może prowadzić do tego, że najpierw objawia się czuciowo, a następnie siłowo. Utracimy siłę w ręku, trudności sprawi nam wzięcie długopisu, trudności sprawi nam wzięcie kubka z kawą, a tego byśmy nie chcieli. Zatem zapraszam Was i pokażę, jak przy wykorzystaniu technik masażu tkanek głębokich będziemy mogli sobie z tym fajnie popracować. Bardzo fajnym testem, żeby sprawdzić, czy pacjent naprawdę ten ciśnienie nadgarstka ma, może być neuromobilizacja. Z pewnością po studiach znacie już te techniki, są one Wam znane, ale co może wpływać na to, że nie będą one do końca skuteczne i fajne? Jeśli poprosimy sobie pacjenta o to, żeby rozciągnął rękę, a tym samym nerw znajdujący się w kanale, no to powinien on czuć delikatne rozciąganie. Może sobie do tego dołożyć komponentę głowy, tym bardziej ją rozciągając. No i wszystko byłoby spoko. Tylko że ten pacjent, dla tego pacjenta jest to bólowe. Mieliście z pewnością kiedyś taką sytuację, że odkurzaliście sobie w domu i w pewnym momencie przycięliście gdzieś kabel. Nikt z nas nie szedł i nie odczepił tego kabla. Każdy próbował za niego szarpać. Czy było to skuteczne? No nie za bardzo, i tak trzeba było wstać i ten kabel odczepić. I podobnie ma to miejsce tutaj, więc neuromobilizacje będą super, ale dopiero pod koniec terapii, tym bardziej, że będą takim fajnym testem diagnostycznym, czy coś się u pacjenta zmieniło. A teraz przejdźmy sobie do pracy z obszarami, które będą nam potrzebne. Pacjent, który trafi do naszego gabinetu, w dużej mierze będzie osobą zestresowaną. Aby troszeczkę się zaznajomić, aby troszeczkę go przygotować do terapii, możemy zacząć sobie od obszaru mięśni podpotylicznych. Będą to bardzo fajne techniki wyciszające cały układ nerwowy, a dodatkowo sprawią, że puścimy pierwsze napięcie z szyi, dzięki czemu ta szyja troszeczkę nam się wycofa, a na tym bardzo mocno nam będzie zależało. Kiedy już poczujemy, że pod palcami jest bardzo fajnie, możemy przejść sobie na mięsień MOS. Aby go uwidocznić, poproszę Cię, abyś uniósł sobie głowę do góry. Widzimy to bardzo ładne napięcie. No i tym samym przechodzimy sobie do pracy po przedniej części odcinka szyjnego. Tym samym puszczając wszystkie pęczki naczyniowe. Bardzo miła, bardzo fajna praca dla naszego pacjenta. Też taka przygotowująca go na to, co będziemy sobie dalej robić. Poniżej mięśnia mostkowo-stutkowo-obojczykowego znajdują się krótkie mięśnie pochyłe. Będą one niezwykle ważne dla naszej terapii, a więc zagłębiamy się pod obojczyk, skracamy sobie głowę, zagłębiamy się jeszcze mocniej i powolutku tę głowę sobie odchylamy, tak aby nie było to dla pacjenta bardzo mocno nieprzyjemne, gdyż chcemy być kojarzeni dobrze,
a nie żeby pacjent miał siniak i później tygodniami nas wspominał. Tę sentencję również powtarzamy sobie kilka razy i będziemy mogli przejść do mięśni piersiowych. Jeśli mamy taką możliwość, prosimy pacjenta, aby podłożył sobie rękę pod głowę, poproszę Cię o to. I w tym momencie mamy bardzo ładnie przygotowane wszystkie aktony mięśnia piersiowego większego. No i zaczynamy sobie. Ja zacznę od przedramienia, gdyż nie chcę tutaj wydepilować mu klatki. I spokojnie, powolnym tempem schodzimy sobie, zapewniając lepsze dokrwienie tego obszaru, który będzie niezwykle ważny w naszej pracy terapeutycznej, gdyż pod nim znajduje się mięsień piersiowy mniejszy, do którego sobie za chwilę przejdziemy, a dalej splot barkowy, który unerwia całą kończynę górną. Tutaj również świetnie zda się miękka pięść. Powolutku, nie śpieszymy się, to ma być dla pacjenta naprawdę przyjemne. Dobra, poproszę Cię, abyś wrócił sobie ręką. Będąc na tym samym obszarze, możemy sobie delikatnie pomobilizować klatkę piersiową, tym samym wpływając na przeponę oddechową. Zatapiamy się i takimi falującymi ruchami, jakbyśmy chcieli przelewać płyny z góry do dołu, uelastyczniamy sobie mocno klatkę piersiową. A lewą ręką jestem zahaczony pod w okolicach żołądka, nie wpływam na niego bezpośrednio, ale pośrednio już tak, co na pewno przyniesie też troszeczkę ulgi pacjentowi, będzie to dla niego też całkiem przyjemne i myślę sobie, że na pewno nie zawadzi w terapii. Nad samym obszarem przepony mógłbym jeszcze sobie troszeczkę posiedzieć, byłyby to techniki przydatne, jeśli chcielibyśmy zmniejszyć kolumny ciśnień między górą a dołem. Zatem ustawiam się dosyć wygodnie, zapieram się o klatkę piersiową, sprawdzam sobie, który boczek chodzi inaczej. Prawy zawsze będzie chodził troszkę gorzej ze względu na umiejscowienie wątroby, ale nie ma to aż tak wielkiego znaczenia dla nas. Nie możemy po prostu się tym bardzo mocno sugerować, że dana strona zachowuje się inaczej. Możemy się również zatopić pod żebra. I w momencie, kiedy uznamy, że góra klatki piersiowej jest przygotowana, możemy przejść sobie do mięśnia piersiowego mniejszego, czyli jednej z najważniejszych struktur, z jaką będziemy pracowali odnośnie ciśnień nadgarstka. Jak go sobie wypalpować, jak go znaleźć? Z góry praktycznie będzie on niewidoczny, chyba że trafi nam się osoba bardzo chuda, bardzo wyżyłowana i wtedy na tej mniej więcej wysokości objawią nam się pojedyncze pasemka mięśnia piersiowego mniejszego, ale dojście do niego mamy tutaj przez dół pachowy. Mamy krawędź mięśnia piersiowego większego. Wchodzimy sobie pod niego, czujemy pod palcami żebra. Idąc sobie do góry napotykamy taką strunkę. Jest to mięsień piersiowy większy. Możemy też pacjenta spytać, czy w tym momencie czuje dosyć nieprzyjemne odczucie. Jest tak? Jest. No i wtedy wiemy, że jesteśmy na dobrym mięśniu. Możemy też sobie troszeczkę popracować tą ręką, aby wpłynąć na mięsień, gdyż ręką, która znajduje się bezpośrednio na nim, nie poruszamy, nie grzebiemy tam, nie przemieszczamy się, bo będzie to dla pacjenta bardzo nieprzyjemne. No i zostajemy tutaj sobie chwileczkę, aż do momentu, kiedy dla pacjenta stanie się to neutralne. To może chwilkę potrwać. No i super. Kolejną bardzo ważną strukturą będzie przegroda. Przegroda między mięśniem piersiowym większym a mięśniem naramiennym. I teraz na kilka sposobów. Jeśli jesteśmy leniwym terapeutą, a często leniwy terapeuta to terapeuta dobry, zatapiamy się palcami za mięśniem naramiennym i powolutku zatapiamy się w tę właśnie przegrodę. Robiąc tutaj miejsce, sprawiając, żeby ten obszar był lepiej dokrwiony i też torujemy drogę dla naszego nerwu. Tutaj też nie staramy się pracować zbyt głęboko, bo jest to taki obszar, w którym bardzo łatwo byłoby o siniaki, a tego absolutnie nie chcemy. No. I można wtedy powiedzieć, że obszar klatki piersiowej mamy zamknięty. Należałoby się skupić na samej ręce. Nas będzie interesował
obszar wewnętrzny, tu przyśrodkowy, schodzący sobie do kanału nadgarstka, sam nadgarstek i dłoń. Wstępnie możemy sobie przygotować tkankę, żeby od razu nie wchodzić w bruzdy międzymięśniowe. Tutaj stosujemy kilka przejazdów. Miękką pięścią. Całą dłonią. Co dla kogo jest wygodne. Masaż tkanek głębokich oferuje bardzo dużo technik. Każdy jest w stanie dobrać te odpowiednie dla siebie, bez względu na to, ile waży, jakiego jest wzrostu, jak dużego gabarytowo pacjenta na stole mieć będzie. To samo robimy sobie z przedramieniem. I tutaj ten nacisk musi być bardzo mocno powierzchowny, nie możemy zatopić się zbyt głęboko. Jeszcze jedna uwaga, jeśli w trakcie naszej pracy pacjent poczuje takie parastezje, czyli promieniowania do tej ręki, takie delikatne drętwienia, wycofujemy się troszeczkę albo zmniejszamy nacisk. Nie są to odczucia, które chcemy u pacjenta wywołać. Dobrze. Kiedy mamy tak przygotowaną tkankę, możemy wejść sobie do przegrody. Palpujemy sobie przegrodę między bicepsem a tricepsem. I tak jakbyśmy chcieli coś rozdzielić, zatapiamy się w te tkanki i bardzo powolutku schodzimy sobie w takie rynience, która doprowadzi nas aż w okolice dołu pachowego. Można to wykonać jedną ręką. Praca miła, prosta, przyjemna. Jeśli chodzi o samo przedramię, jedną z kluczowych struktur będzie mięsień nawrotny obły. Jest to potężny mięsień, jeden z najbardziej powierzchownie położonych w tej grupie i to nim się musimy jeszcze troszeczkę zająć, dlatego ja zatapiam się między kości, a drugą ręką odśrubowuję sobie ten ruch. Ja robię to na zewnątrz, możecie to robić też w drugą stronę. Mi tak jest po prostu wygodniej. Chodzi o to, żeby wszystko nam tutaj ładnie puściło, żeby było miękko, żeby ten nerw miał utorowaną drogę do tego, aby mógł sobie prawidłowo funkcjonować. No i powtarzamy te techniki parę razy. Ja w swojej codziennej praktyce gabinetowej lubię sobie jeszcze pomobilizować kości względem siebie. Łatwiej nam będzie to zrobić w okolicy nadgarstka niż bliżej w okolicach łokcia. No i patrzę sobie, jaki ruch między kośćmi zachodzi. Jeśli natrafię na jakąś restrykcję, jakieś zagęszczenie, ograniczenie tego ruchu, to zostaje na tej wysokości troszeczkę dłużej, aż wszystko nam ładnie puści. Super. No i na sam koniec zostaje nam przegroda przedramienia, tak jak miało to miejsce wcześniej. Zatapiamy się między kości i idziemy sobie aż do dołu łokciowego. Znowu staramy się, żeby te tkanki rozeszły nam się na boki. Zapewni to prawidłowy ślizg nerwu, a pacjentowi bezbolesne funkcjonowanie. Bo jeszcze o tym być może nie wspomniałem, ale cieść nadgarstka najczęściej objawia się rano, po całej nocy, kiedy po prostu zwiększone są a kolumny ciśnień, b troszeczkę tej wody jest więcej w ciele, jesteśmy troszeczkę bardziej napuchnięci po nocy, wtedy te tkanki mają też troszeczkę mniej miejsca. Kiedy opracujemy sobie już to przedramię, możemy sobie podziałać na samym nadgarstku, porozcierać tutaj kłęby, wpłynąć na to, żeby te palce, w których pacjent czuł dolegliwości bólowe, miał troszeczkę przyjemności z życia, żeby troszkę je dokrwić. Pomobilizować kości względem siebie. Zrobić troszeczkę miejsca. I kiedy to wszystko opracujemy sobie, wtedy możemy do tej neuromobilizacji przejść. Prosimy pacjenta
o wyprostowanie ręki, zgięcie nadgarstka, pytamy go o dolegliwości. Jeśli pacjent mówi, że nic nie czuje, no to jesteśmy w domu. Prosimy go jeszcze o to, aby delikatnie zgiął sobie głowę. Jak w tym momencie? Dalej super. Może być to coś w rodzaju zadania domowego, żeby pacjent w warunkach domowych mobilizował sobie ten nerw. I myślę, że w trakcie jednej, dwóch, góra trzech wizyt jesteśmy w stanie taki temat zamknąć, a nasz pacjent będzie mógł wrócić do normalnego funkcjonowania na co dzień. Jak widzicie, cieśni nadgarstka nie należy się bać. Nie musi się ona kończyć pod skalpelem. Na stole fizjoterapeutycznym można sobie z tym fajnie poradzić. To, co widzieliście, było przykładową terapią tego, jak z cieśnią należy pracować. Do zobaczenia w następnych filmach. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.